Niech Pan obdarzy Was spokojem wtorek trzeciego tygodnia Adwentu. Kiedy spojrzymy na dzisiejszą liturgię, słowa na pierwsze czytanie, na Ewangelię, może nam się wydawać, że są bliźniaczo do siebie podobne. No kiedy przeczytamy pierwsze czytanie, to od razu narzuca nam się, że ta historia Zachariasza i Elżbiety jest jakby powtórzeniem tego, co wydarzyło się w tym pierwszym czytaniu. I coś w tym jest, bo jest to pewien schemat, byśmy wiedzieli trochę może model działania Pana Boga. Możemy wyodrębnić nawet tutaj pewne etapy. No pierwsze to to, że Bóg wybiera to, co pokorne i słabe. Tak działa Bóg. I tu widzimy tą słabość. Mamy pewne małżeństwo, mamy Manoacha i mamy jego żonę, autor biblijny nie podaje nam jej imienia, co jeszcze bardziej pokazuje właśnie tą pokorę i słabość. Są małżeństwem, ale nie mają dzieci. Na pewno jest to dla nich smutne. Na pewno może być pewnym znakiem tego, czy Bóg nas nie odrzucił, czy może nie zrobiliśmy czegoś złego, czy może każe nas za jakieś nasze postępki nasze albo może naszych pokoleń. Może tak sobie właśnie myśleli, co powodowało jakieś nieszczęście wewnętrzne. Zewnętrzne też, bo może sąsiedzi tak samo myśleli i tak samo mówili. I kiedy ta żona Manoacha widziała inne dzieci, to od razu łzy cisnęły jej się do oczu, a serce się ściskało. Dlaczego ona nie ma dzieci? I Bóg wybiera to, co pokorne, to, co słabe i przychodzi ze swoją propozycją. Drugi element, myślę sobie, to jest to, żeby zobaczyć, że to dziecko, które się pojawia w ich życiu, zarówno w pierwszym, jak i drugim czytaniu, jest darem Bożym. Właśnie, że to nie my sami z siebie, że oni bardzo chcieli, ale nie mogli. Tu się Bóg objawia jako dawca, ale też jako Bóg, który daje życie. Bóg jest Panem życia i śmierci. Nie człowiek, choć trochę widzimy, że człowiek rości sobie takie pretensje, żeby on tutaj stanowił, kto ma żyć, a kto nie żyć, w pewnym momencie komu życie dać, a komu odebrać. Tu ewidentnie widzimy Boga, który jest dawcą życia, ale jest jednocześnie tym hojnym darem. I mamy tą misję. Tu rodzi się Samson i on ma misję. W Ewangelii widzimy to małżeństwo Elżbiety i Zachariasza. Rodzi się Jan Chrzciciel, który również ma misję. Byśmy To jest trochę taki schemat, który widzimy w pierwszym czytaniu i w Ewangelii. Tak działa Bóg. Kiedy patrzymy na to Ewangelię, możemy jeszcze więcej wyczytać. No widzimy tych, którzy są nienaganni, którzy postępują według wszystkich przykazań Pańskich i spotyka ich po ludzku i pozornie takie nieszczęście. To też jest ważna informacja dla nas. Czasami pytamy się, no co robię nie tak. Modlę się, chodzę do kościoła, spowiadam się, wszystkich przykazań przestrzegam, wszystkich posty, wszystkie posty zachowuję, a Bóg nie wysłuchuje. Ale to nie działa tak, że my wszystko zrobimy, będziemy korekt i Pan Bóg teraz musi. Pan Bóg ma swój plan, ma swoją logikę. Ta nasza modlitwa nie jest po to, żeby coś wymusić na Bogu, ale nasza modlitwa jest po to, żeby spotkać się z Bogiem i zrozumieć, co On ma dla nas. Dlatego ta informacja jest bardzo ważna, żeby byli sprawiedliwi wobec Boga, postępowali nienagannie, nie mieli jednak dziecka. Pan Bóg to wszystko widzi, to co dzieje się w naszym życiu. Też widzi. Pytanie, czy my widzimy Boga w naszym życiu. I przychodzi Pan Bóg. Jednak tutaj interweniuje, właśnie do tych ludzi prostych, do tych ludzi pokornych, do tych ludzi bogobojnych, przychodzi. Dzieje się to w sposób wyjątkowy, kiedy Zachariasz, który jest kapłanem, pełni swoją służbę przed Bogiem, wchodzi właśnie do przybytku, żeby złożyć ofiarę, lud modli się na zewnątrz i wtedy ma widzenie anioła, który mówi. Słuchaj, twoje modlitwy zostały wysłuchane, Bóg spełni twoją prośbę. No i tu widzimy te wątpliwości Zachariasza, no po czym poznam, bo ja już jestem stary, moja żona też jest w podeszłym wieku. To jest ciekawe, tyle lat się modlił i może teraz się modlił, ale może robił to z automatu, miał jakąś taką listę intencji, tak trzeba zrobić, trzeba poprosić o syna, ale już bez przekonania, ale już bez wiary, bez entuzjazmu. I kiedy przychodzi Boży, wysłannik, mówi: słuchaj, to o co modliłeś, to już się spełni. Mówi, no, ale teraz to ja już nie chcę, teraz to już za późno, teraz to już niemożliwe. No, ciekawe jest to zwątpienie czy podejście Zachariasza. To, co bardzo podoba mi się w tym czytaniu, to ten lud. Lud, który się modli, który stoi na zewnątrz, ale lud, który rozumie, że tam się wydarzyło coś niesamowitego. Kiedy wychodzi Zachariasz i nie może do nich mówić, zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku, że w tym miejscu mogły wydarzyć się rzeczy dziwne. Oni zrozumieli to nie, że tam długo w środku jest i tak marudzi, czemu tak długo trzeba tą mszę świętą, ten obrzęd skrócić, bo my musimy iść do domu, dlaczego teraz on tak się dziwnie zachowuje, co z nim jest. Możemy tutaj różne skandale obyczajowe pod to podłożyć. Czemu on taki jest? A oni zrozumieli, że miał widzenie w tym przybytku, bo przecież byli w Bożym Miejscu. W Bożym Miejscu dzieją się rzeczy Boże, czyli nie takie racjonalne, nie zawsze zrozumiałe dla nas. Bardzo podoba mi się to podejście tego ludu. No, kapłan tutaj wydaje się, że ma pewien dystans i sceptycyzm, ale lud Boży ma wiary. W kościele nazywamy to takie sensus fidei, ten zmysł wiary, który ma lud Boży, czyli każdy z nas, który ma ducha świętego. Kiedy popatrzymy na tę scenę, porównując ją jeszcze ze sceną zwiastowania, to też jest ciekawe, że ta młoda galilejska dziewczyna Maryja przyjmuje z entuzjazmem, z radością, no, a ten stary, wydałoby się już wytrawny kapłan ma jakieś wątpliwości. Lud Boży ma ten zmysł wiary, Maryja właśnie jako ta, która jest otwarta na Ducha Świętego, też ten zmysł wiary ma. Ale Bóg nie każe Zachariasza, że to jest jakaś konsekwencja. Jak pomilczy dziewięć miesięcy, to będzie więcej wewnętrznie z Bogiem rozmaitych. Może ta wiara w nim się rozpali, może to skostnienie wewnętrzne no, stanie się czymś nowym i czymś żywym. To jest szansa, nie kara, nie konsekwencja, ale szansa, którą daje mu Pan Bóg, po to, żeby potem mógł wyśpiewać piękny hymn na cześć Pana Boga, żeby jego pierwsze słowa były wyjątkowe i były chwalące wielkość, wspaniałość i przede wszystkim dobroć Pana Boga. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.